tydzień przed Słomczynem znaleźliśmy się na torze Greinbach na kolejnej rundzie Mistrzostw Europy. Zawody na początku wydawały się, że będą dobre, po bardzo dobrych czasach na treningu wolnym. Później wydawały się, że będą stracone po przegraniu pierwszej kwalifikacji, po dużych uszkodzeniach auta, trochę z mojej winy niestety zahaczyłem o opony, mieliśmy sporo pracy przy aucie, ale mechanicy po raz kolejny świetnie się spisali. Natomiast w niedzielę już mieliśmy dużo więcej szczęścia. Wyjdziliśmy bardzo dobre czasy. Ta gorsza pozycja po pierwszym dniu pozwoliła mi na jazdę z trochę słabszymi zawodnikami, dzięki czemu miałem większy komfort na starcie. I udało się zakończyć kwalifikację na drugim miejscu. Startowaliśmy z drugiego miejsca. Wiedziałem, że będzie trudno, bo Petrakowicz, czyli chłopak z tego toru, był tutaj bardzo szybki. Było bardzo trudno, ale mieliśmy porównywalne czasy, chciałem się z nim zmierzyć. Niestety po tym, jak wjechałem w Joker Lab na drugim już kółku, widziałem, że jego auto stało na poboczu, więc nie mogłem się do końca z nim zmierzyć, ale z innymi zawodnikami trochę się udało powalczyć i ostatecznie zwyciężyć. Była to bardzo dobra runda, choć mieliśmy też sporo pecha, ponieważ temperatura była strasznie wysoka. Niestety w naszym teamie zdarzały się też omdlenia, ale ostatecznie wszystko bardzo dobrze się dla nas skończyło. Teraz już tylko czekam na Słomczyn.